Harry used the invisibility cloak to sneak outside to Hagrid's hut. While he was there, Harry saw Hagrid being led away to Azkaban. Harry must now take Hagrid's advice and follow the spiders into the Forbidden Forest. Hagrid said to follow the spiders. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić już na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PlayStation 1. I poprzednim razem, w poprzedniej sesji, byliśmy sobie w Diagon Alley i zebraliśmy składniki do eliksiru wielosokowego, gdzie chłopaki, czyli Harry i Ron, wypili sobie właśnie ten eliksir wielosokowy, zamienili się w Kraba i Goyla, by dowiedzieć się, czy czasem Malfoy nie stoi w pewien sposób za... czy on nie jest czasem jakby dziedzińcem Slytherynu i czy nie czasem nie w pewien sposób nie stoi za atakami na Hogwarts. No okazuje się, że to nie jest on, więc Harry troszeczkę był zdruzgotany tą sytuacją. Dodatkowo nauczyliśmy się nowego czaru, czyli Wardy Mirius. Coś takiego, czyli czar, który powoduje, że niewidzialne platformy stają się widzialne. Zdobyliśmy kartę czarodziejów, co tam jeszcze mieliśmy, wątek z walentynkami, który był tylko wątkiem w książce. Oraz musieliśmy wybrać się na błonie Hogwartu nocą, by zobaczyć, co tam będzie dalej z Hagridem. No i okazało się, że Lucius Malfoy wraz z ministrem... magi postanowili zabrać Hagrida do Azkabanu i strącić Albusa Dumbledora z bycia dyrektorem. No i w ten oto sposób Hagrid też dał nam podpowiedź, że żebyśmy rozwiązali tę zagadkę, to powinniśmy iść za pająkami. I w tym otóż momencie trafiliśmy do zakazanego lasu, czyli lokacji, która drastycznie różni się od tej lokacji, którą znamy w Harrym Potterze i Kamień Filozoficzny na PlayStation 1. Tak więc teraz mogę sobie śmiało ruszyć do przodu i poopowiadać wam moje perypetie z tą lokacją. Nie będzie to raczej tajemnicą, że przyznam, że ta lokacja graficznie naprawdę bardzo ładnie wygląda. Dobra. I w tym momencie zaliczyliśmy Game Overa, tak? Mam rozumieć. No tak. Mogłem się tego spodziewać. No, i drugi ślimaczek poszedł. Tak więc tak, to właśnie jest zakazany las. I powiem tak, na pewno nie będzie nikogo to zdziwiło, że będę zachwalał tę lokację pod względem graficznym, jak i soundtracku, ponieważ soundtrack jest tutaj naprawdę creepy, ale buduje klimat, nie oszukujmy się. Natomiast graficznie, jak na wersję na PS1, wygląda ta lokacja całkiem fajnie. I tak, ja wiem, że ten let's play jest w większości robiony w superlatywach, no ale no ciężko mi jest się przyczepić do tych lokacji, naprawdę. Musiałbym się przyczepić na siłę, a to raczej każdy z was by wyczuł, że czepiam się w tym momencie na siłę, więc wolę jednak, żeby był szczery w tym, co mówię, no nie? Jeżeli chodzi o te lokacje, no to jedyne wspomnienie, jakie mam, to jest dość negatywne, a mianowicie zgubiłem tutaj kartę czarodziejów kiedyś, znaczy... Ja mam taki epizod z tą lokacją, że raz udaje mi się zdobywać tę kartę, a innym razem nie udaje mi się zdobywać tej karty. I to jest takie dosyć interesujące. Mam nadzieję, że w tym let's playu się uda. Więc lecimy przed siebie. I poczekajcie sekundkę. No cóż, moi drodzy, tak to właśnie jest, że trzeba sobie od czasu do czasu porobić cięcia, nie? Tak więc jedziemy z koksem bez zbędnego przedłużania z tą otóż lokacją. I co tutaj mamy? O! Proszę bardzo, mamy wykorzystanie poprzedniego czaru z poprzedniej sesji. Dokładnie tak. Tu przy okazji sprawdzamy, czy nic nie ma, ale nie, nic nie ma. Tu na dole akurat zamiast wody są te... Nie wiem, czy mogę to nazwać trującym bluszczem, ale są na pewno tutaj te macki, które są w stanie skrzywdzić Pottera. Więc miejcie to na uwadze. I konfrontacja z pajączkiem, który tutaj strzeże tego miejsca, tego zakazanego lasu. No nie było to jakieś zbytnio trudne.
Aczkolwiek musimy uważać na tych przeciwników, dlatego że no pajączki tutaj lubią koczować w tej lokacji. Dobra, przechodzimy dalej. Co tutaj mamy? Czy tutaj coś jest? Nic nie ma, więc możemy iść dalej. I mamy tutaj... A, to póki co nie działa. To dopiero będzie działało wtedy, kiedy unicestwię pajączki. Szkoda. Ale fajna jest mechanika z tym, że jak pajączek obrywa, to robi się coraz bardziej czerwony i potem jednak pada, no nie? To jest całkiem spoko. Nie oszukujmy się. O. W sumie możemy też w ten sposób pokonać tego pająka, no nie? Ale ja zawsze wolę sobie z jakiegoś powodu utrudniać życie zamiast ułatwiać. O, i tutaj mamy możliwość sobie zrobienia eliksira wiganowego. I nie musimy tutaj jakichś składników zbierać, po prostu wystarczy, że będziemy sobie wciskać symbole, no nie? I z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony jednak wolę bardziej to, co zostało pokazane w komnacie tajemnic na peceta. Jakby trochę to lepiej zostało zrobione, bardziej realistyczniej niż to, co jest zrobione w wersji PS1. Ale to takie bardziej moje luźne gadanie, no nie? Dobra, więc teraz przechodzimy dalej sobie przez właśnie to drzewko, co tutaj było. Tutaj nic nie mamy, nie ma żadnego tego przejścia. Nie, nic nie mamy. I idziemy tutaj. O, ślimaczyska. Teraz pytanie, czy z tego miejsca... Aha, tu jest tylko coś takiego, dobra. Tu nic nie ma, więc idziemy teraz tędy. Kierujemy się w tę stronę. Okej. A, ojej, ale mnie wystraszył ten ślimak. Troszeczkę niefajnie, że Harry obrywa. Tak, nie żebym coś, nie żebym się czepiał. I w ogóle, ten wodospad, to jest coś pięknego w tej lokacji, naprawdę. Kurczę pieczone, nie, naprawdę, to mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Jeden z najpiękniejszych elementów tej lokacji, no nie? Coś właśnie takiego i w ogóle ta tabliczka. Kurczę, to jest bardzo fajna lokacja. Co prawda, wersja pecetowa Komnaty Tajemnic troszeczkę lepiej przedstawiła Zakazany Las. No ale ten też jest niczego sobie. Bardziej bym mógł powiedzieć, że Zakazany Las i z wersji na PS1, i z wersji pecetowej jest na tym samym miejscu, no nie? A, i stąd musimy czar rzucić. Kumam. Dobra, flash dostaliśmy w mordę. I teraz jak najszybciej skaczemy. Dokładnie tak. Bo platformy zaraz znikną, co nie? No, dopiero teraz zniknęły, więc miałem trochę więcej czasu niż mi się wydawało. Bo wydawało mi się, że trochę mniej będę miał czasu. Choć się okazuje, że troszeczkę się mogłem pomylić. I teraz mnie zastanawia, czy mamy tutaj dwa przejścia, czy tylko jedno. Nie, stąd żeśmy przyszli, więc chyba tylko na razie jedno. O kurde, to też jest moja ulubiona lokacja. Ale to głównie przez to, że właśnie mamy takie przejście nad tym mostem. To bardzo w ciekawy sposób zostało to zrobione. Dajcie w ogóle znać w sekcji komentarzy, jakie wy macie wspomnienia z Zakazanym Lasem z wersji na PS1, o ile graliście w Harry'ego Pottera i Komnata Tajemnic na PS1, bo to, co tutaj jest zrobione, to jest naprawdę majstersztyk, jak na wersję PS1-kową. I teraz sprawdzamy, czy czegoś nie ma, a tutaj coś jest, widzicie? A zawsze warto, kurde, eksplorować, bo czemu by nie? Zawsze warto eksplorować właśnie takie zakamarki, bo różnie to może być. Thank you.
Troszeczkę straciłem żyćka, ale myślę, że było warto. Bo mamy tutaj po raz kolejny... mamy tutaj możliwość zrobienia sobie eliksiru wiganowego oraz... Ha, 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 karta! Albus Dumbledore! Kogo jeszcze raz zdobyliśmy? Harry Potter! Albus Dumbledore! Headmaster of Hogwarts! Tak jest! Albus Dumbledore, dyrektor Hogwartu, dokładnie tak. I tutaj po raz kolejny robimy sobie mikstureczkę. Zawsze, kurde, mam z tą końcówką problem, nie wiem dlaczego. Za każdym razem, kurde, mi się podstawowe przyciski mylą. Ale okej, jeżeli chodzi tutaj o te sekrety, to to by było na tyle. Mogę tylko od siebie powiedzieć, że to jest całkiem sprytny sekret, jeżeli chodzi właśnie o tą kartę. I w ogóle o to przejście do tej części poziomu, dlatego że no kto by się domyślił, że tutaj jakkolwiek przejście jest. Gdyby nie to, że musimy rzucić czar, bo tak to raczej nikt by się nie domyślił. No ale no, zawsze można przecież eksplorować, można zawsze kurde zbliżać się do ściany i można w tak zwany sposób je macać. Aczkolwiek no, to są wszystkie sekrety stąd, już tutaj nic szczególnego nie znajdziemy. Tak więc jeżeli ktoś się boi, że nie wiem, coś jeszcze dodatkowego zgubi, no to nie bójcie się, bo nic tutaj już nie ma. I po raz kolejny przejście nad mostem, do którego swoją drogą czar trzeba rzucić. Dobra, zdążyliśmy, kurde, bo już się bałem, że te deski poznikają i kurde spadnę w dół i będę musiał na nowo, kurde, rzucać czar. Okej, znowu mamy tutaj pajączka. Pajączku! Tak jak to ten, to tłumaczenie z ruskiego tłoka Spidermana na PS1, czy tam na PC-ta. Bo nie wiem, czy wiecie, ale za czasów, kurde, właśnie popularności takich gierek, jak Spider-Man na PSX-a, / na PC-ta, / na Dreamcast'a, to w tamtych czasach było coś takiego jak ruskie tłoki, czyli po prostu pseudopolski dubbing w takich właśnie grach. I pamiętam, że właśnie w Spider-Manie na PC-ta było właśnie takie tłumaczenie z ruskiego tłoka, które polegało właśnie na tym, że zamiast narrator mówić, że Spider-Man, nie wiem, musi dostać się tutaj, 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 albo Peter Parker, to nie dość, że go nazywali Piotr Parker, to jeszcze nazywali go Pajączku, Pajączku, zamiast Spider-Man. I tu swoją drogą jest bardzo interesujące drzewo, na które wchodzimy, ponieważ tutaj, jak widzicie, górna część drzewa została ucięta z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, zawsze mnie to zastanawiało, nie żeby coś. Ale no, nie wchodziłem w żadne szczegóły, no bo i po co wchodzić w szczegóły. Tak więc idziemy dalej i zaczynamy najgorszą sekcję tego poziomu, przez którą niejednokrotnie musiałem wyłączyć tę grę z płaczem. Jak byłem mały, miałem bardzo mocne problemy i po dziś dzień mam zresztą problemy z tą sekcją, dlatego że tutaj musimy... To jest jakby gameplay skradankowy i w tym momencie musimy uważać na trolle, które tutaj się kręcą po tym zakazanym lesie. Ponieważ jeżeli troll nas zobaczy, no to no sorry bardzo, ale zacznie się drzeć na nas i no będziemy mieli przesrane. O, widzicie, na przykład on teraz się cofa i my zrobimy coś takiego. I w ten oto sposób żeśmy go przechytrzyli. To jest dosyć długa sekcja z nimi, ponieważ oni tutaj... No właśnie. I to jest dla mnie chamskie, ponieważ on widział mnie zza krzaków z jakiegoś powodu i swoją drogą tutaj jest checkpoint, co mnie bardzo cieszy, bo mogło to się różnie skończyć. Nie wiem nawet w jaki sposób on mnie zobaczył, skoro ja sobie tutaj za tym kamieniem stałem. Ale dobra, mniejsza. Schowamy się teraz tutaj i będziemy czekali na moment, aż będziemy mogli wyjść. Mam nadzieję, że ten troll tutaj nie będzie wchodził do nas, bo troszeczkę lipa by była, jakby on tutaj teraz wszedł.
O, i my sobie teraz wyjdziemy. Elegancko! Elegancko, patrzcie jak żeśmy pokonali tę sekcję. No, to póki co pierwszy fragment tej sekcji żeśmy pokonali, bo teraz drugi będzie. W którym to będziemy musieli właśnie po raz kolejny uciekać przed tymi zjebami. Ciekawe co się stanie jak ja tutaj stanę sobie, czy on będzie mnie widział czy nie? Mam nadzieję, że nie, bo trochę lipa by było. Proszę przejdź tutaj, przejdź tutaj, bo ja chcę pójść w tamtą stronę. My się teraz tutaj schowamy. On nie powinien nas teraz widzieć, bo on i tak tędy tutaj nie skręci, więc... No ale mówię, za dzieciaka tutaj się bardzo, bardzo męczyłem w tej sekwencji. Naprawdę tyle godzin, ile ja tutaj przegrałem, to chyba tylko ja wiem. On będzie wracał, będzie wracał. Dobrze, że ja teraz wróciłem z powrotem, bo bym się na minę wpakował. Będę w ogóle musiał za jakiś czas wyczyścić popfield, bo strasznie się zakurzył. Tak samo jak trochę będę musiał statyw z mikrofonem wyczyścić, bo no wygląda to naprawdę bardzo, może nawet nie tyle co amatorsko, co źle. O! Udało mi się uciec. Jeszcze tylko ta sekwencja, bo to jest chyba już ostatnia. Ale pewności stuprocentowej nie mam. Nie mam. Dobra, proszę państwa, udało się. Kurczę pieczone, ładnie żeśmy przed nimi uciekli. Teraz możemy, kurde, rzucać czar i spieprzeć z tego, kurde, lasu trollów. Bez kitu. O Boże, kurczę pieczone, nigdy więcej. Znaczy, pewnie tak czy siak będę tutaj wracał, no bo często do tej gry wracam, no ale sami wiecie o co chodzi. Of Hagrid's. Huh? Hagrid's in trouble. That's why I came. In trouble? But why has he sent you? They've taken him to Azkaban. They think he set a monster on students. I come from a distant land. A traveler gave me to Hagrid when I was an egg. He cared for me. Kept me in a cupboard and fed me. When I was blamed for the death of the girl, Hagrid protected me. Now I live in the forest. So do you know what did kill her? The thing that lives in the castle is an ancient creature we spiders fear above all others. We don't speak its name. Okay, I'll just go then. Go? I think not. No i lecimy z koksem, proszę państwa. Mamy teraz konfrontację z Aragogiem, czyli właśnie tutaj przyjacielem Hagrida. Czyli innymi słowy, byłym pajączkiem w ogóle swoją drogą Hagrida. No i co? I to jest to samo, co było w wersji PC-towej i to jest dosłownie to samo. Czyli w dużym skrócie, Aragog mówi, że to nie on jest odpowiedzialny za śmierć tamtej dziewczynki, że ogólnie za śmierć tamtej dziewczynki jest odpowiedzialny ten, którego imienia nie wolno wypowiadać. I kiedy Harry powiedział, że już wtedy czas na niego, że on pójdzie sobie, no to tutaj oczywiście wersja na PS1 to spieprzyła i to tak totalnie, bo no po prostu najbardziej jak się tylko dało to spieprzyła. A mianowicie nie ma tutaj dalszej części dialogu Aragoga, gdzie Aragog powiedział wprost to samo co w wersji PC-towej, czyli za mną moje dzieci, czy na niego moje dzieci, coś takiego, bo on powiedział, że nie może swoim dzieciom, czyli tym małym pajączkom, odmówić świeżego mięsa. Czyli w domyśle nie może on odmówić, no, Pottera, no nie? Żeby dzieci zjadły Harry'ego Pottera.
To chciałem właśnie wytłumaczyć, ale troszeczkę jak zwykle wyszło masło maślane. Znaczy, może nawet nie wyszło masło maślane, ale niepotrzebnie to przedłużałem, wiecie o co chodzi. I to jest troszeczkę w mojej opinii lepsza konfrontacja niż w wersji PC-towej, bo w wersji PC-towej ona była tak trochę po kiju zrobiona. W sensie to wyglądało tak, że po prostu weszliśmy do zakazanego lasu i zaraz wychodziliśmy, bo nic szczególnego się nie działo w tej konfrontacji z Aragogiem. Poza tym, że on wydawał z siebie trochę śmieszne odgłosy. No, ale mamy teraz właśnie taką muzykę, która nam towarzyszy tutaj i całkiem fajna jest, nie będę tego ukrywał. Ogólnie sama arena z bossem jest bardzo też przyjemna. Czuć, że faktycznie z bossem walczymy, a nie, że mamy jakiegoś mini-bossa. I co jakiś czas, jak widzicie, też atakują nas właśnie dzieci Aragoga, które... No całkiem sporo jest ich i w momencie, kiedy będziemy zbyt długo stali, to Aragog bardzo często przyleci i nas zaatakuje, więc... Miejmy to na uwadze. Swoją drogą wygląda on bardzo paskudnie, jak na pająka. I faktycznie osoby z klaustrofobią, tak, to niezła klaustrofobia, z arachnofobią mogą się faktycznie przestraszyć takiego Aragoga. Nie oszukujmy się. Ja na pewno, mimo że nie jestem arachnofobijczykiem, to na pewno bym się takiego Aragoga wystraszył i to w Trymiga. Nie oszukujmy się, ale wygląda on po prostu paskudnie i obleśnie, jak zresztą każdy pająk. Ja bym nie potrafił, kurde, hodować pająki, nie wiem jak wy, ale podziwiam osoby, które hodują pająki. Muszą naprawdę, kurde, nie wiem, nudzić się w życiu chyba. O, i Aragog tutaj zniszczył swój pień, bardzo szkoda. Nie rozumiem w sumie nawet dlaczego to zrobił, ale okej. Coraz więcej, kurde, pająków tutaj zwołuje, bo jak widać rzuca jajkami, żeby wykluły się te pająki. Nie rozumiem w ogóle po co to, po co ten cały cyrk. Okej, teraz możemy zejść na dół. Czy one tu przyjdą? Nie, dobra, lepiej idziemy stąd, lepiej stąd idziemy. One faktycznie mogą tutaj przyjść. I byłaby lipa. The car screeched to a halt, and Harry dived inside. Hurry up, Ron! The door slammed shut, and Ron didn't need to touch the accelerator because the car was already speeding away. They sped out of the hollow, branches whipping the windows as the car wound its way cleverly through the widest gaps, following a path it obviously knew. After 10 noisy, rocky minutes, the trees thinned, and the car stopped so suddenly they were nearly thrown through the windscreen. They had reached the edge of the forest. Harry and Ron arrived safely back in the Gryffindor common room. What was the point of going in there? What have we found out? I'd like to know. That Hagrid never opened the Chamber of Secrets. He was innocent. Harry, Ron, I'm sorry, but this will be a bit of a shock. There has been another attack. Oh, no. Who? I am very sorry, but your friend Miss Granger was found petrified near the library. I have asked all students to remain in their house common rooms. I also have some rather bad news for you in particular, Mr. Weasley. I'm sorry to tell you that your sister, Ginny, has gone missing. The suspicion is that she has been taken into the Chamber of Secrets. Oh no! What are we going to do? Aragog mentioned that the last time the Chamber of Secrets was opened, a girl was found dead in a bathroom.
What if she never left that bathroom? What if she's still there? Moaning Myrtle! Go to the girls' bathroom, Ron, and find Moaning Myrtle. I'm going to find Lockhart. Lockhart? Why? He's the defence against the dark arts teacher, and whatever's attacking people is definitely involved in the dark arts. Okay, I'll meet you in the girls' bathroom. Ginny will be all right, won't she, Harry? Don't worry, Ron. We'll rescue her. And then I'll close the Chamber of Secrets for good.